Dobry wieczór, kochani. Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Was na naszym dzisiejszym spotkaniu. Komentarz do ceremonii o numerze 167. Te osoby z Was, które obserwują mnie na Instagramie i oczywiście na Facebooku, już dawno, dawno wiedziały, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Za chwileczkę przeczytam temat naszego spotkania, żeby jeszcze pewne rzeczy uzupełnić, ale zanim to zrobię, to chciałabym Ci o czymś opowiedzieć. A mianowicie, w momencie, gdy włączyłam kamerę, to zapomniałam o czymś ważnym. Aby wyłączyć wszystkie inne programy, aby wyłączyć wszystkie inne urządzenia, żeby nie było zakłóceń na światłowodzie, jak to się pięknie nazywa, w naszym połączeniu energetycznym. Ale tym razem zapomniałam o laptopie. I laptop sobie tak stał i w momencie, gdy zaczęłam mówić, włączył się, uwaga, program antywirusowy. Jakież niezwykłe przesłanie. Czy czasem nie powinniśmy sobie w naszym wnętrzu, a raczej w naszej głowie, włączyć takiego programu antywirusowego? Co mam na myśli? Popatrz, jeżeli podążasz nową drogą i coś dokładnie teraz kształtujesz, coś dokładnie teraz przybiera nową formę, czyli to stare odeszło albo jeszcze odchodzi, pewne rzeczy kończysz, a nowe zaczynasz, to często działamy według starych metod i często działamy według starych programów. I moim zdaniem niektóre z tych starych programów już się tak zazębiły w sobie, że zaczynają działać jak taki wirus. Wirus, który nas osłabia, osłabia naszą odporność w tym momencie, gdy najbardziej tej odporności potrzebujemy, bo na nowej drodze potrzebujemy siły, mocy, energii, motywacji, wiary w siebie, wiary w wszechświat i po prostu tej akcji i dynamiki. I z czym to się wiąże? Musimy mieć dużą odporność, bo zawsze, gdy robimy coś nowego albo gdy zmieniamy coś w nas, to siły mroku wcale tak łatwo nie popuszczają. I one zrobią wszystko, żeby znów odnowić brak wiary w siebie, poczucie niższej wartości i jakieś inne dziwne jeszcze rzeczy wgrane Ci może w dzieciństwie. I teraz ten program antywirusowy to powinno być dla nas takim właśnie przesłaniem, żeby cały czas dbać o odporność i sprawdzać co jakiś czas, czy czasem jakiś wirus nie wkradł się znowu do mojej głowy. Taki wirus, czyli obcy wpływ. I popatrz, gdy jesteśmy teraz w tym czasie, po wszystkich świętych i czasie, gdzie za chwileczkę już wyruszymy na święta do naszych rodzin i będziemy się z nimi spotykać, to jesteśmy niesamowicie podatni i narażeni na wirusy rodzinne. Co mam na myśli? Popatrz, myślę, że każdy z nas, kto jest wrażliwy, kto ma ogromną empatię, kto jest po tej stronie światła, ma takie piękne oczekiwania, że pojedzie na święta, że te święta będą wyjątkowe, że to takie piękne spotkać się z rodziną, jak to było w dzieciństwie i na pewno będzie cudownie. I będzie świetnie, będzie niesamowicie. I już wielu z nas ma takie plany, aby opowiedzieć swojej rodzinie o swojej nowej drodze. Bo oczekujemy od nich, że będą nas wspierać. Oczekujemy, że no kto jak kto, ale mama, tata, brat, siostra, czyli najbliższe mi osoby, no na pewno będą mnie wspierać w tym moim procesie. Jedziemy na te święta i okazuje się, że się rozczarowujemy. Wielkie rozczarowanie. Iluzja opada i się okazuje, że ani nie uzyskujemy wsparcia, jakiejś dobrej rady, ochrony, a wręcz przeciwnie. Jeszcze nam podcinają skrzydła. I dlaczego tak jest i dlaczego dzisiaj o tym mówię? Może dlatego, żeby Cię ostrzec? Aby po pierwsze nie tworzyć sobie iluzji już teraz. Jakie to będą piękne święta. Oczywiście one mogą być piękne, ale nie twórz sobie takiej iluzji, że ci ludzie się zmienili. Ponieważ ty się zmieniasz, ja się zmieniam, my się zmieniamy. Wszyscy w naszej społeczności się zmieniamy. Ale większość ludzi się nie zmienia.
I może być tak, że Twoja rodzina nie zmieniła się, a może zmieniła się nawet na gorsze. Czyli nie oczekuj, nie rób sobie takich programów i takich iluzorycznych wyobrażeń, że oni się zmienili, oni są na takim poziomie jak Ty i możecie o wszystkim rozmawiać i wszystko im możesz powierzyć. Bo tutaj może być zupełnie odwrotnie. Czyli to jest takie malutkie ostrzeżenie. Jeżeli pojedziesz, to po prostu przygotuj się na to, że ci ludzie są tacy sami, jak byli w ubiegłym roku, jak byli 5 lat temu, jak byli 10 lat temu, czy 20 lat temu. Jeżeli będziesz mieć takie oczekiwanie, to się nie rozczarujesz. Albo się rozczarujesz pozytywnie, powiesz, wow, oni się jednak zmienili na lepsze. To będzie piękne, pozytywne. A jeżeli będziesz mieć oczekiwania odwrotne, że oni się na pewno zmienili, oni na pewno tak myślą jak ja i będą mnie wspierać na mojej drodze i dadzą mi jeszcze jakieś dobre rady, no to może być zupełnie odwrotnie i będzie Ci bardzo, bardzo przykro. Bo zazwyczaj jest tak, że ludzie siedzą w strefie komfortu. Czyli to, co jest dla nich od lat znajome, te wszystkie tradycje, to wszystko na tym bazuje. To, do czego się przyzwyczaili, to, jak szli przez te wszystkie lata i to, by się zmieniać, to jest dla nich wyjście ze strefy komfortu. I tego oni wcale nie chcą. To jest tak, jak ja często mówię do Ciebie na ceremoniach i mówię, popatrz, czasami chcesz kogoś na siłę wyciągnąć z bagna, a on wcale z tego bagienka nie chce wyjść, bo mu tam jest ciepło i dobrze. Może nie za dobrze, ale w miarę znamy już to bagienko, prawda? I Ty próbujesz tą osobę z tego bagna wyciągnąć i będzie odwrotnie, że to ona wciągnie Ciebie, bo z kim przestajesz, takim się stajesz. No tak po prostu tutaj jest. Dlatego